Dwumiesięczna dziewczynka została pobita i z ciężkimi obrażeniami trafiła do tczewskiego szpitala. W ubiegłym tygodniu prokuratura okręgowa w Gdańsku poinformowała o toczącym się śledztwie. Dzieckiem w czasie zdarzenia miał opiekować się partner matki. Obecnie sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Tczewie, która prowadzi postępowanie dotyczące usiłowania zabójstwa dziecka. Prokuratura rejonowa w Tczewie prowadzi sprawę dotyczącą usiłowania zabójstwa dwumiesięcznego dziecka. Zarzut popełnienia tego przestępstwa usłyszał konkubent matki dziecka. Mężczyzna przesłuchany przez prokuratora nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Na wniosek prokuratora sąd tymczasowo aresztował mężczyznę na okres 3 miesięcy. Postępowanie w tej sprawie oczywiście pozostaje w toku. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Trwają intensywne czynności, zbieranie jest materiałów dowodowych. Dziecko jest w szpitalu. Stan jest poważny. Na tym etapie tylko tyle w tej chwili Państwu mogę przekazać. Gdy będzie możliwość przekazania więcej informacji w tej sprawie, na pewno będę przekazywała. Przepisy ustawy o pomocy społecznej nie pozwalają nam na udzielanie informacji na temat osób korzystających z pomocy społecznej, dlatego nie mogę potwierdzić ani czy dana rodzina korzysta z pomocy społecznej, czy z niej nie korzysta. Jeżeli chodzi o tę sprawę, możemy powiedzieć, że współpracujemy ściśle z organami ścigania i one prowadzą postępowanie i mogą udzielać informacji. No mi się wydaje, z moim bratem były trochę większe kłopoty, problemy powiedzmy, bo używał tych narkotyków i w ogóle, ale jeżeli chodzi o tą sytuację z dzieckiem, to jestem raczej pewny, że na pewno on by nie rzucił ciała żadnym dzieckiem. Nie zrobił krzywdy. Znaczy ja wiem, że brat pracował do 17 codziennie w pracy był, dopiero od środy wziął wolne, wtedy ona się zajmowała dzieckiem, ale jeżeli chodzi o sytuację w domu, to w ogóle nie dbała. Dziecko było głodne, brudne, nieprzebrane i wtedy on wracał z pracy, zdenerwowany, to kąpał to dziecko, przebierał, robił, załatwiał na mleko, a ona nawet nie posprzątała w domu, no nic nie robiła. No cała rodzina się wychowywała w domu dziecka, bo tam były problemy z rodzicami i no człowiek by się nie spodziewał, że on jest do czegoś takiego zdolny. Mam maleńkie dziecko i nie wyobrażam sobie, jak można takie maleństwo skrzywdzić. No mi się nie chciało wierzyć w to, nie? Że chłopak, który wychowywał się w domu dziecka całe życie praktycznie, byłby do czegoś takiego zdolny. To dziecko akurat nie było Mateusza. Mówię, jak można nie swoje dziecko zabić? W ogóle, jakiekolwiek. Ale no, nawet takiego dziecka, które no, ma swoje problemy, też nie byłabym w stanie skrzywdzić. Do sprawy będziemy wracać.